Witajcie moi kochani, sobota, weekend się wreszcie zaczął. Jest przepiękna pogoda, ale bardzo, bardzo mroźno i zimno. Zastanawiałam się, bo rano szłam do sklepu tutaj naszego takiego, wiecie, wiejskiego, czy sobie nie założyć zimowej kurtki. Czapkę wzięłam, taką dosyć cienką, ale wzięłam. I po prostu bluza i bezrękawnik. Bardzo dużo dzisiaj zaplanowałam. Widzicie, Saigon, gdzieś tam odkurzacz stoi. Tutaj też w zlewie cokolwiek już przygotowywuję na obiad. Co ja sobie dzisiaj ugotuję na ten obiad? Wczoraj była jakaś zupa, więc dzisiaj myślę, że coś takiego bardziej treściwego. Co ja tu mam? I umyśliłam sobie, że zrobię sos taki, wiecie co? Wczoraj kupiłam w Biedronce taką szynkę, mięso szynkę. Nawet była chyba promocja po 8,99 I chyba z tej szynki zrobię sos. Ziemniaczki sobie już ubrałam. Zobaczcie, ziemniaczki nie kapie. Ziemniaczki, marchewka to do sosu. Co będzie jako surówka, nie wiem. Albo może marchewkę z jabłkiem, albo po prostu przyniosę buraczki. Tylko ja lubię buraczki, słuchajcie, na zimno, nie na ciepło i moja rodzina również. I będzie szybki obiad, a chcę szybko to zrobić, ten obiad, ponieważ jedziemy dalej. Wiecie, że się zbliża Wszystkich Świętych, chcemy cokolwiek ogarnąć na cmentarzu. I dzisiaj pojedziemy chyba na jakiś tam cmentarz. Przygotujemy, co nieco tam posprzątamy. I wracamy, bo jeszcze mam w planie troszeczkę poćwiczyć Agatkę, żeby pojeździła troszkę autem, chociażby nawet na podwórku, wiecie, cofanie, ruszanie przed egzaminem. Muszę zjeść śniadanie, połknęłam sobie Eutyrox, a doskonale wiecie, kto ma tarczycę i wie, że trzeba łykać ten hormon rano, to trzeba na czczo, a później się nie je pół godziny albo godzinę, więc jestem mega, mega głodna. Już tutaj przygotowywuję, zaraz Wam pokażę. Będę dzisiaj też robić film kulinarny. Będzie sos słodko-kwaśny do spaghetti. Ja bardzo lubię spaghetti. Lubimy, często jemy. Ja kupuję ten sos słodko-kwaśny Łowicza, ale postanowiłam przygotować coś domowego. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie. No i nic, na razie tyle. Później się łączę z Wami. Zobaczcie, już zaczęłam sobie już powoli przygotowywać składniki do tego sosu. Mam tu sos, wszystkie składniki spisane, magiczny kajecik. Jest ich mnóstwo, mam chyba z 5 tych zeszytów i w każdym coś jest, jakiś przepis. Tutaj taki mały burdel, muszę posprzątać bułeczki. Kupiłam, może sobie zjem teraz na śniadanie, wiecie, taką bułę z masełkiem i może kawę zbożową. I to będzie chyba dobre śniadanie. I tam na zewnątrz zobaczcie prace porządkowe na jesień. O, tutaj przyczepka, na przyczepce takie, wiecie, taka zielenina, pozostałości pomidorów, folia już jest przeniesiona, liście z drzewa, z orzecha bardzo lecą, będziemy teraz grabić, ale też spójrzcie, jak pięknie to dzikie wino. Piękne ma kolory, takie różowe, czerwone, żółte, no ślicznie to wygląda. Mam taką większą ścianę z drugiej strony domu, jeszcze piękniej to się prezentuje. Co w sumie to nie jestem najlepszą ogrodniczką w domu, jakoś tych kwiatów nie mogę za bardzo utrzymać w jakimś takim, wiecie, dobrej kondycji. Ciągle coś ususzę, zapominam w ogóle podlewać. Zobaczcie, jak to wygląda. Ostatnio kupiłam wrzosy i co? Chyba zasuszyłam. Wydaje mi się, że to już są suchotniki. Myślę, że podlewałam 2-3 razy od kiedy je kupiłam, ale już taką zmieniły barwę. Chyba, że po prostu już czas na nie i te wrzosy nie są już takie, wiecie, trwałe. W sumie te wrzosy to pierwszy raz kupiłam, taki jakaś odmiana srebrzysta, ale już się zrobiła taka lekko brązowa. Więc jest szansa, że po prostu to nie moja wina, tylko te wrzosy nie są jakieś trwałe i ich czas w ogóle takiego, wiecie, bycia w domu jest ograniczony. Tu Ada zrobiła bałagan, powyciągała moje kamienie,
Ja przywożę kamienie z różnych miejsc, tam gdzie jesteśmy. Także mamy tu Kretę, mamy tu Rodos, chyba Słowację i co jeszcze? I Zakynthos. Okej, przyszedł ten moment, że możemy chwilę pogadać na poważne tematy. Właśnie sobie zrobiłam śniadanko. Zobaczcie, w moim kubeczku Rodos, Rodos. Mam tu mleko. Do mleka moja ulubiona kawa Anatol, zbożowa, klasyczna, może być waniliowa, bo jestem zakochana w wanilii. Także robimy kawę. Kupiłam sobie rano 3 bułeczki, takie wiecie, świeże, świeże, prosto, tak jakby z piekarni. I wreszcie mam czas zjeść śniadanie. Co rano, słuchajcie, jak jeżdżę do pracy, nie jem nigdy śniadania, bo zawsze łykam tabletkę w biegu i później to śniadanie jem na szybko w pracy, a wiecie jak to jest w pracy. Co chwila ktoś przychodzi, więc trzeba rachu ciachu i zjeść. Zrobiłam sobie takie, wiecie, taką bułę pyszną z drobiową wędlinką i jeszcze pozostałości naszych pomidorków, rany boskie, naszych pomidorków muszę pozbierać, ale nic nie szkodzi, jeżeli leży 3 sekundy, to można jeść. Nie mam z tym żadnego problemu, żeby zjeść z podłogi. I co jeszcze? Aha, i no i tak jak mówiłam właśnie, nie mam nigdy czasu na to śniadanie. Dobra, Agatka zajmuje się Adą, ja pod pretekstem, że nagrywam film kulinarny, to właśnie korzystam z takiej chwili ciszy. Komoda bieliźniarka jeszcze nie sprzedana, na razie stoi. Ale wiecie co, w sumie jak się nie sprzeda, to też ok, bo w przyszłym roku Agatka najprawdopodobniej pójdzie na studia i będzie to Kraków albo Katowice, więc na pewno będzie wynajmować jakieś mieszkanko z koleżanką, jedną lub kilkoma, jeszcze nie wiem. I nam się przyda taki mebel po prostu, żeby ona coś tam miała ze sobą i miała gdzie schować. Także nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ale wiecie co? Jedna kwestia mnie nurtuje. Czy wy zauważyliście, co się dzieje w ogóle w sklepach? Co się w ogóle dzieje w telewizji? Wszystko tak drożeje, że ja, zarabiając jakąś tam nie najniższą krajową, już się dobrze zastanawiam, czy coś kupić w sklepie spożywczym, bo jest taka drożyzna. Macie na to jakiś sposób? To znaczy co? Że będziemy kupować produkty gorszej jakości, tańszych firm, czy będziemy jeść mniej, po prostu kupować to, co kupowaliśmy do tej pory, ale po prostu mniej tego kupować, mniej jeść. Podejrzewam, że wyjdą ludzie na ulicę. Słuchajcie, to odbija nam się niestety ta pauza dwuletnia niesamowitą czkawką. I słuchajcie, jeżeli ja to odczuwam, mój Grzesiek może nie tak bardzo, bo on nie robi zakupów, on nie płaci rachunków, takich wiecie, typu woda, jakieś tam, no wszystko, nie? I zresztą on już sam mówi, że Boże, słyszałaś, co w telewizji mówią, że jak to wszystko teraz drożeje, że co to się dzieje? A no niestety, po prostu sama się w sumie kiedyś zastanawiałam, czy to ja jestem taka jakaś nieudolna i tak dużo pieniędzy wydaję w sklepie, a mało przynoszę, czy wybieram po prostu droższe produkty. Nie, po prostu te produkty, co zawsze, mega zdrożały. Także zapowiada się ciekawie. A ja nie wiem, wiecie co, czym to jest spowodowane, no bo to nie jest tylko w Polsce. W całej Europie w ogóle, nie wiem jak na świecie, ale w całej Europie wszystko poszło do góry i Boże, jakie dobre. Zresztą pomijam ten temat, bo bym się dołowała i przez cały weekend bym się zastanawiała, o kurde, ale jest źle, także nie ma co, brniemy dalej. Jak powiedziałam, tak zrobiłam, czyli sosik się robi, zobaczcie, marchewka drobno pokrojona, cebulka i mięso z szynki. Ja to teraz podsmażę, a później wrzucę do garka i będę gotować z tego sos. Tu już nam się ziemniaczki gotują. Lekko sobie podłożyłam taką szpatułkę, żeby mi to tak bardzo nie podskakiwało.
aczkolwiek zmieniłam już moc tej indukcji na mniejszą, ale nadal się mocno gotuje. A tu jak widać, Adusiu, co to jest? To jest laurka dla cioci, ale ty i cioci Adusia. Tak, laurki, no widzisz, dla dwóch cioci laurki Adusia zrobiła. Nudzi jej się bardzo dzisiaj. Koleżanek. A to Siulka co? A to Siulka co? O, to Siulka już nam troszkę urosła, tak? Urosłaś? Tak. Taka jest bardzo. Masz ją na rączki ładnie, Adusiu, proszę. No, Adusia się opiekuje. Wczoraj Adusi do wanny wpadła Tośka i zamoczyła cały tył, czyli cały ogon i tylnie nogi. I jeszcze podrapała Adusię, tak? Jednak zrobię kapustę kiszoną z marchewką, taką, słuchajcie, świeżo tartą. Jak wy przyprawiacie kapustę kiszoną? Ja używam pieprzu, oliwy, olej, może być zwykły kujawski i oczywiście cukier. I dla mnie to jest najpyszniejsza wersja kapusty kiszonej do obiadu. Zobaczcie, jakie pyszniutkie ciasto mi wyszło. Właśnie wyjęłam z piekarnika gorące, miam, 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 z jabłuszkami, szarlotka. A tutaj już ustawiam do zdjęcia moje wykonanie sosu słodko-kwaśnego. Także dzieje się, dzieje się. A szarloteczkę zaraz spróbujemy. Jest dlaczego tak i teraz jest? Opowiedzcie mi o tym, zaczynając od tej części przechodząc.